do hymnu państwowego. Nie ma rodziny, nie ma tradycji. I dlatego
należy z uporem powtarzać to, że Polska to nie tylko obszar, to nie tylko język, to nie tylko wspólna moneta, ale przede wszystkim historia, przede wszystkim rzecz, która nas łączy. Ja może bym poprosił o słowo pana Zbigniewa Rakoczy, żeby powiedział może młodym ludziom o tym, czy wojsko to tylko karabin, czy wojsko to również zawód. Czy wojsko potrzebuje na przykład ślusarza, elektryka, mechanika? Znam pana Zbigniewa i wiem, że spędził wiele lat ucząc innych, ucząc pilotów. Kierował 56. bazą i wiem też, że problemem jest co? Pozyskanie dobrego tokarza, tak? Dobrego ślusarza. I chciałbym, żebyście posłuchali może kilku słów z ust człowieka, który walczył, bowiem też pełnił misję w Libii, w Iraku i jak gdyby bronił naszej wolności. Prosimy może o kilka słów. Brawo. Witam serdecznie wszystkich tutaj zebranych. No powiem na samym wstępie, bardzo mi miło, że zostałem tutaj dzisiaj zaproszony. Pierwszy raz jestem w tym pięknym obiekcie. Naprawdę jestem zaskoczony tym, że jest tutaj no, tak ładnie i sympatycznie. Wracając do tego, o czym wspomniał tutaj pan dyrektor. Oczywiście służba wojskowa i zawód żołnierza to nie jest rzecz prosta. Trzeba wiedzieć, że wiąże się z tym wiele wyrzeczeń, jeżeli chce się być oczywiście w służbie mundurowej. To są wielokrotnie przenoszenia z różnych miejscowości. Trzeba po prostu podlegać rozkazom. No, wojsko jest tą formacją, w której panują jednak te układy feudalne, czyli dowódca danego szczebla decyduje o wszystkim. I mówiąc tak kolokwialnie, jeżeli mamy mądrego dowódcę, no to przyjemnie nam się służy. Natomiast jak to w życiu bywa, różnie można nieraz trafić. Ja miałem akurat to szczęście, że trafiałem na mądrych dowódców. Wracając do tego, o czym wspomniał tutaj pan dyrektor, czy w wojsku potrzeba specjalistów z takiej branży, jak szkoli się tutaj w waszej szkole? Oczywiście. Nie wszyscy żołnierze podlegają tym zasadom, że wykonują swoje zadania takie typowo militarne. Natomiast, żeby mogli te zadania wykonywać, no to musi być cała logistyczna oprawa do tego. I we wszystkich tych służbach, że tak powiem, które wspomagają działanie żołnierzy, potrzebni są tacy fachowcy, jakich się szkoli tutaj. Rzemieślnicy po prostu. I to w każdym, można powiedzieć, zawodzie. Dlatego myślę, że przyszłość przed takimi absolwentami, jak z tej waszej szkoły, z waszej uczelni, w wojsku jest jak najbardziej potrzebna i ta przyszłość jest taka, no można powiedzieć, otwarta. Na pewno zawody tego typu, jakie tutaj są szkolone, będą wykorzystane militarnie, czyli militarnie w tym sensie, że będą wspomagać, że tak powiem, służby mundurowe. Wszyscy są potrzebni bardzo. Nawet powiem szczerze, fryzjerzy, nawet fryzjer jest potrzebny w jednostce wojskowej. Także każdy praktycznie zawód tutaj szkolony jest no, potrzebny. Ja zawsze żeśmy w takich rozmowach prywatnych mówili, no taka szkoła jak wasza musi być. Dobrze, że to zostało w jakiś sposób, no nie wiem, reaktywowane chyba, bo to były czasy, gdzie nie szkolono, że tak powiem, rzemieślników. W bardzo małym zakresie. No nie było miejsca, gdzie się można było wyszkolić w takich zawodach, jak ja tutaj czytam. Siedziałem sobie przed chwileczką tutaj, pozwoliłem sobie przeczytać, jakie kierunki, że tak powiem, są na tej szkole kształcone i realizowane. Także wszystkiego dobrego dla przyszłych absolwentów i myślę, że na pewno będą mieli zatrudnienie również w siłach zbrojnych. Dziękuję bardzo.
sztandarach spotykacie trzy magiczne słowa. Bóg, honor, ojczyzna. Każdy ma Boga w sercu swego. Honor, armia, za sztandary się umierało, nasi dziadkowie, nasi ojcowie. Ojczyzna to ziemia, gdzie są wasi dziadkowie, gdzie stoją wasze domy. I na tą okoliczność dzisiejszą właśnie, z okazji Święta Niepodległości, abyśmy wszyscy zapamiętali i starali się żyć tym, że Polska ma być niepodległa, że te trzy magiczne słowa, które określają zasady postępowania, gdzie Bóg, honor i ojczyzna są najważniejsze, że to ma zostać w naszym sercu, nie tylko na sztandarze, a ojczyzna i honor to również praca, bowiem jak Pismo stanowi, czyńcie ziemię sobie poddaną. Tam już kiedyś ktoś wiedział, że pracą czynimy sobie ziemię poddaną i ojczyzna staje się lepsza, piękniejsza, bogata. I dlatego też nasza młodzież przygotowała specjalny program na dzisiejszą okoliczność. I chciałbym zaprezentować właśnie kilka słów wierszy, kilka słów prozą związanych z tym, że warto walczyć o niepodległość. Proszę bardzo, naszą młodzież. Nadziei nie tracił i budził się zdrowy w nim duch, więc poszedł do lasu i zwołał swój bracik i złączył się z drugim duchem. Przez te lata Zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje i religię. Ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadków najcenniejsze wartości zostały uratowane. Rodacy organizowali powstania narodowo-wyzwoleńcze. Zakładali tajne związki i organizacje. Żołnierze walczyli w powstaniach. O odwadze i cesarskości naszych przodków pisze Adam Mickiewicz w wierszu Reduta Ordona. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat grzmiało. Artylerii ruskiej ciągnął się szeregi.
prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. I widziałem ich wodza, przybiegł, mieczem skinął, jak ptak jednoskrzydło, wojsko swego zginął. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota, długą, czarną kolumną, jako lawa błota, naspana iskrami bagnetów, jak sępy, czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. Przeciw nim sterczy, biała, wąska, zaostrzona, jak głaz podący morze reduta okowa. Ostoją polskości stały się domy i rodziny. Były one strażnikami języka i narodowych obyczajów. Taka patriotyczna postawa była przez zaborców surowo karana. Prześladowani, skazani na tułaczkę Polacy, nigdy jednak nie tracili ducha, bowiem wierzyli, że ojczyzna w sercach się zaczyna i że naród przetrwa. W okopach pełnych jęku, słuchani w armat huk.
Stoimy na wprost siebie. Ja, wróg twój. Ty, mój wróg. Thank you.
przez 123 lata zaborów naszej ojczyzny bronili obywatele, nie szczędząc krwi i wyrzeczeń. W tym czasie dla ich dobra pracowali też politycy i wojskowi. Ich grono jest ogromne, wspomnieć należy choć tylko kilka nazwisk. Wojciech Korfanty, Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Roland Mowski, Ignacy Paderewski, Kazimierz Sosnkowski, Józef Haller, Edward Rydz-Śmigły. Wielkim orędownikiem sprawy wyzwolenia ojczyzny był wybitny pianista i kompozytor, gorący patriota i mąż stanu Ignacy Paderewski. Początek jego działalności polityczno-społecznej wiąże się z odsłonięciem w 1910 roku w Krakowie pomnika Grubelskiego, którego był fundatorem. W czasie I wojny światowej kompozytor działał w Komitecie Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce założonym przez Henryka Sienkiewicza we Szwajcarii. W tym okresie zaczął prowadzić szeroko zakrojoną działalność dyplomatyczną na rzecz ojczyzny. Wykorzystując swoją sławę na Zachodzie, Paderewski zbierał fundusze dla ofiar wojny. Osobą niewątpliwie najbardziej kojarzoną z walką o niepodległość był marszałek Józef Piłsudski. Przedstawił on ideę walki o Polskę w czasie, kiedy wszyscy uważali ją za straconą. Stworzył związki walki czynnej i organizacji strzeleckich, które stawiały sobie za cele przeszkolenie młodzieży polskiej i przygotowali jej do walki o niepodległość. Największym osiągnięciem marszałka było założenie Legionów Polskich. Po zakończeniu I wojny Piłsudski, jako wódz naczelny Armii Polskiej, prowadził negocjacje z przywódcami światowych mocarstw i rządów innych państw. Podpisana przez niego depesza była deklaracją niepodległości. W tejże Piłsudski napisał: państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Marzenia Polaków o wolności zostały spełnione 11 listopada 1918 roku. Wówczas to Polska odzyskała niepodległość. Dzień ten jest czczony corocznie, w każdym zakątku naszego kraju. Główne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbywają się w Warszawie, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod grobem nieznanego żołnierza. Jest to dzień, w którym my, Polacy, szczególnie rozumiemy, że wolność to świat bez wojny, to świat bez konieczności zabijania. Wolność. To możliwość wyboru. Wolność. To bycie z ukochanym człowiekiem bez strachu o jego życie. Wolność. Szczęśliwa powrotem. Wolność. To dom pełen ukochanych ludzi. Nie ma nic cenniejszego nad wolność. Wolność bycia człowiekiem. Mam tu na myśli panią Hanię Żastowską i panią Magdę Małdewską. Może Magda pokaż się tutaj wszystkim. Magda. Ona jest schowana. O, brawo. To jej lekcja dekoracyjna, technika jest. Za nią stoi. Tak więc ja dziękuję wszystkim gościom zaproszonym. Zapraszam wszystkich na kawę i na wypieki, które są wykonane przez naszych sekretników. I będzie można porównać rogale od pana Kuci, od pana Jóźwiaka i nasze wyroby. I sprawdzimy, kto tu faktycznie zna się na rogacie, tak? Tak więc jeszcze raz serdecznie dziękuję i pamiętajmy o tym, że wolność nie jest nigdy dana na wieki. Walczymy o nią co dzień i trzeba tego pilnować, bo jest to skarb. Proszę. Proszę.
wszystkiego powstania. Baczność. Sztandar szkoły wyprowadzić. Spocznij. Dziękujemy za uwagę.